Postanowiłyśmy pierwszy raz ugryźć temat organizacji, powiedzmy, małej imprezki, bo tak się zagalopowałyśmy, że wyszła z tego mała imprezka. Ale o czym mowa? Jeszcze nie wiemy, jak nazwiemy ten film, bo mamy troszkę dylemat. Czy bardziej jest to inspiracja takiego, nie wiem, poradnika ogrodowo-balkonowej imprezy, czy po prostu nasze pomysły na to, jak zorganizować taką posiadówkę, czy miło spędzić czas na pikniku, czy na własnym balkonie, kiedy mamy lato i co tam jeść, co robić i ogólnie jak zabawiać naszych znajomych i gości. Więc to taki totalny miszmasz, ale mamy nadzieję, że będzie to taka duża dawka inspiracji dla Was, bo my wymieniłyśmy się dużą dawką inspiracji i mam wrażenie, że naprawdę piekło nam. A co tam pokazałyśmy i co zrobiłyśmy, zobaczcie dalej. Zaczniemy od tego, że... No właśnie, w sumie zaczniemy o jedzeniowo, może tak. O najważniejszego. Od najważniejszego, bo jedzenie jest najważniejsze, ale słuchajcie, to co chciałyśmy Wam w tym filmie przekazać, jako nasza była tak jak myśl wiodąca, to żeby właśnie te wszystkie potrawy, tak nazwijmy górnolotnie, były piękne, żeby wszystko to po prostu ładnie wyglądało, ale żeby były szybkie do zrobienia. Dokładnie. Bo każda z nas, powiedzmy, faktycznie zamiast spędzać ten czas w kuchni, woli robić coś innego, a z drugiej strony, na przykład to też jest taki tip dla młodych mam, które tego czasu mają bardzo mało, że właśnie niektóre rzeczy możemy zrobić na przykład dzień wcześniej i też nie zajmie nam to dużo czasu, a mowa, mówię Wam o pierwszej potrawie, która no zrobiła na mnie ogromne wrażenie już kiedyś, jedząc ją w jakiejś kawiarni, samym wyglądem. Takim troszeczkę bardziej egzotycznym, można powiedzieć, takim bardzo, no po prostu bardzo ładnie to wygląda. Też można to właśnie w sposób jakiś inny podawać. A mowa o deserze, którego podstawą, bazą są nasiona chia, które nasączamy właśnie dzień wcześniej, obojętnie w jakim mleku, może tak, akurat moje jest na przykład nasączone w mleku owsianym, bo to jest aktualnie jedno z moich ulubionych napojów tego typu, ponieważ od mleka niestety stronię, ale owsiane jest jedno z tych bardziej słodszych, dlatego bardzo dobrze łączy się z tą chią. Na to jest mus kokosowy, ale to pamiętajcie, że musi być troszeczkę później, kiedy one, te nasionka troszeczkę stężają, żeby to nam się po prostu nie połączyło, żeby właśnie zrobił nam się fajny, warstwowy, ładny przede wszystkim deser. I na górę tutaj akurat jest mus z brzoskwini, banana i z mango i tworzy po prostu takie już dekoracje, które już widać bardziej od góry, ale możemy też zrobić oczywiście taką warstwę, która będzie widoczna na przykład pomiędzy tą chią. Można tutaj się bawić kolorystycznie, a przede wszystkim no, trzeba przyznać, że to jest po prostu pyszne. I myślę, że też takie tego typu desery fajne są też na piknik, bo można zrobić w słoiku i przenieść. Dokładnie. Nie trzeba w jakichś takich salaterkach czy ładnych domowych kubkach, tylko po prostu słoik nawet jakoś ładnie ubrać we wstążkę i myślę, że nawet nie jedno dziecko by się skusiło. Zdecydowanie. Bo tutaj pokażemy Wam parę takich rozwiązań, które naszym zdaniem też się przydadzą dla tych z Was, które mają małe dzieci. Bo nie zawsze imprezy są tylko, no już mamy też taki wiek, powiedzmy, już nie studentki, że tylko ludzie w naszym wieku, ale też młodsi, czyli dzieciaki nasze. I postanowiłyśmy z kolei też postawić na owoce. Tak. Owoce są naszym zdaniem najlepszym deserem i czymś, co jest naturalnie słodkie, ale też zdrowe, więc dla dzieci idealne. Ale oprócz takiej klasycznej sałatki owocowej, którą oczywiście zrobiłyśmy i wymieszałyśmy jak najwięcej kolorów, żeby tam po prostu było kolorowo, tak bajkowo i też ładnie dla dorosłych i dla dzieci, bo myślę, że nie jeden maluch by się skusił na coś takiego. To stworzyłyśmy jeszcze coś, co jakiś czas temu podpatrzyłam u jednej z dziewczyn na Instagramie. Podlinkuję Wam ogólnie cały może post jej bloga, bo jest bardzo ciekawy, jeżeli macie małe dzieci i organizujecie jakieś imprezy. Stworzyła biedronkowo-czekoladowy deser, tak bym to nazwała, czy nie jest biedronek, tylko arbuzowy. O, arbuzowo-czekoladowe biedronki deserowe. Te biedronki są po prostu wycinane z arbuza. Wycinacie taki większy plaster arbuza, a później z niego szklankami z kolą sobie wycięłyśmy jakby całą biedronkę. Później kawałek, taki trójkącik, żeby stworzyć skrzydełka i moczyłyśmy przód całe biedronki, czy arbuza, żeby stworzyć pyszczek biedronki w czekoladzie. Możecie gorzką czekoladę, możecie mleczną, w zależności jak wolicie. I kropeczki też jeszcze dorobiłyśmy z czekolady, tak żeby to jakoś wyglądało. Na talerzu się pojawiły
kwiatki zrobione z borówek i winogron. Jakoś tak to wygląda wiosenno-letnio, ale tak ciekawie, że ma się ochotę po to sięgnąć. Troszkę przemyciłyśmy czekolady, ale na tyle mało, że te owoce jednak górują i są zdrowe, ciekawe. Mnie na przykład bardzo cieszyło, ja nawet wiecie, no ja mam 30. Ja mam sentyment, bo byłam biedroneczką. Tutkolu. Mam bardzo duży sentyment do tych owadów, ale właśnie jeszcze ogólnie tak owoce, bo na tym naszej aranżacji pojawiło się oprócz biedronek po prostu talerze właśnie z owocami, które po prostu wyglądają same w sobie ładnie, kiedy je poukładamy. Mhm. Jak na przykład pomarańcza właśnie w połączeniu z borówką czy z winogronem, to jest po prostu magia kolorystyczna, która po prostu też ożywi, nawet jeżeli macie, nie wiem, balkon, który jest bardzo stonowany, to takie kolory, które będą właśnie z tych potraw po prostu nas razić, na pewno sprawią, że cała ta impreza, posiadówka będzie po prostu przyjaźniejsza. Tak, i też całe owoce zrezygnowałyśmy z bananów, żeby nie wyglądało to źle. Bo są smaczne owoce, wiadomo, pasują do wszystkiego i też są zapychające, ale no nie wyglądają ładnie, więc my stwierdziłyśmy, że jest taki wybór owoców, że naprawdę taką banana możemy jakoś przemilczeć i że go nie ma, tak samo jak truskawek, których sezon się już skończył, więc musiałyśmy jakoś sobie radzić. Arbuz dał radę kolorystycznie. Zdecydowanie. Teraz kolejny, można powiedzieć, trik, słuchajcie, bo to jest coś, co ja przemyciłam w sumie najpierw bardziej na swoich spacerach z córeczką. No bo faktycznie owoce to jest coś, o czym wspominałyśmy, że mają to bardzo dużo walorów, ale nie zawsze chcemy kupować ich aż tak dużo, żeby je miksować. Dlatego rewelacyjną opcją jest taka gotowa przekąska, takie gotowe smoothie. I słuchajcie, ostatnio wyczaiłam, że w Żabce, czyli jak to mówię, na każdym rogu można naprawdę za nieduże pieniądze kupić bardzo fajną przekąskę, właśnie foodini, która jest miksem różnych warzyw też chyba i owoców, w sensie wiecie, tam są różne miksy, bo są i ze szpinakiem, i czerwony, który jest moim ulubionym, bo ma melisę. Bardzo potrzeba, ale ten jest w ogóle też jeszcze bazyl. Ja mam takie połączenia, których wiecie, wy w kuchni na to byście nawet nie wpadli, żeby połączyć te rzeczy, a tam macie coś takiego gotowego zawsze pod ręką. No i to też bardzo ładnie wygląda, bo nawet jeżeli podamy kilka takich buteleczek, no to po prostu też kolory aż tutaj uderzają z tych właśnie przekąsek. No i faktycznie ja też mogę po prostu powiedzieć właśnie nie tylko w kontekście tego pikniku, w kontekście tej imprezy, ale właśnie jako taka przekąska, takie drugie śniadanie to jest naprawdę sycące, więc polecam wszystkim małą urozmaicenie sobie właśnie spacerów takimi przekąskami. Zajrzyjcie do Żabki, bo no rewelacja, naprawdę bardzo fajna. Na każdym roku. Bardzo fajna opcja, serdecznie Wam ją polecam. Oczywiście oprócz takich przekąsek jak foodini, o którym mówiła Karola, której też mam ochotę spróbować, bo w sumie już przy nagrywaniu przebitek zobaczyłam, jak to wygląda i też to nie jest jakieś drogie, to może ułatwić, bo ja codziennie miksuję praktycznie owoce rano i robię to smoothie, więc może faktycznie lepiej tutaj, jak się nazywa to, bystrosko czerwony. Ma truskawkę, muszę zapamiętać, że jestem wielką fanką truskawek, a skończył się sezon na nie, więc muszę po nie sięgnąć. Oprócz oczywiście tego typu przekąsek, my polecamy również po prostu herbatę, pięknym czerniczku, jak to się nazywa, czerniczek, imbryczek, który ma Karola z Homely, który po prostu no, jest bajeczny, idealnie pasuje do jej balkonu. To oczywiście, no bo na ciepło też czasami latem się chce pić. To jest też taki fajny trik, żeby zmniejszyć temperaturę ciała, pijemy coś ciepłego, to chyba większość babć Wam to przekazała, tak myślę. To dodatkowo oczywiście woda z mieszanką owoców, bo sama woda no, dla mnie nigdy nie przekonywała, ja nie chciałam pić wody, nawet jak byłam mała, to jakoś, no nie. Ale z mieszanką owoców to jest zawsze super alternatywa. My dodałyśmy pomarańcze, ale można dodać wszystko, co puszcza sok. Nawet arbuza, czy truskawkę wspomniałam. Boże, bardzo bym zjadła. Jakaś mam zażonę. Mam. To jest właśnie fajny tak, kolejny jest, trik. Tak, bo też można truskawki, kiedy wrzucamy do wody, też dają fajny efekt już schłodzonej wody. Nie musimy lodować, tak? Czy jak zabieramy na przykład na piknik, w jakichś takich mniejszych termosikach, dokładnie, żeby ten lód trzymał chłód, ale mamy dyspenser też z Homely, o którym mówiłyśmy już wielokrotnie. Mówiłyśmy również przy okazji ostatniej metamorfozy twojego balkonu. Tak, dokładnie, że też na imprezach naprawdę to się sprawdza, że wielokrotnie używany. Tutaj pasuje też rewelacyjnie, kiedy na przykład Karla ma takie ładne butelki ze słomkami, żeby nalać tam wodę i to też tak dodaje klimatu. Wtedy, kiedy dzieci też na przykład, no, czy te dzieci, po prostu na imprezie, kiedy mamy ochotę sięgnąć po wodę, to fajnie pić w czymś ładnym, bo teraz to lepiej smakuje, prawda? I oprócz takich rzeczy, to oczywiście ja jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że taką przekąską albo takim typowym obiadem będzie coś robionego na elektrycznym grillu, o którym też mówiłam w przypadku metamorfozy. Tego już nie brałam do Karoli, bo tego byłoby za dużo, nie przejadłybyśmy tego.
Ale taki grill, moim zdaniem, jest rewelacyjnym rozwiązaniem właśnie, żeby wziąć, on jest lekki, niewielki i możemy go wziąć również na piknik, bo możemy go robić na świeżym powietrzu, dlatego że on nie jest węglem, on nie zanieczyszcza powietrza, nie mamy nawet jakiegoś dymu wielkiego, żeby straż miejska nas gdzieś tam zgarnęła, a na balkonie jak najbardziej wskazane kiełbaski, czy nawet właśnie banany. Dokładnie. Ja banany w tej folii takiej, no, srebrku tak zwane. Uwielbiam. Mm-hmm. To jest taki mus się robi, nie wiem, czy kiedyś robiłyście. Kurczę, mogłyśmy to pokazać, ale tego banana chciało się uniknąć. Ten banan ma tak wraca jak bumerang po prostu. Dobre, ale właśnie tak teraz można przejść płynnie, a nie płynnie, ale z grilla do innych przekąsek, które też chciałyśmy tutaj przemycić, które nie będą już typowo na słodko, no bo oczywiście kiedy już zasłodzimy się tymi pysznymi owocami i innymi rzeczami, a impreza trwa długo, to z czasem coraz bardziej mamy ochotę na coś słodkiego. Tak jest. I tutaj klasyk w wykonaniu tutaj jeszcze dodatkową zaraz powiem o takim dodatkowym smaczku, który jest na tych krakersikach, bo o krakersach mowa. Chcesz mieć chipsów uniknąć. Dokładnie. Krakersy to jest też fajnie, troszeczkę chyba jednak zdrowsza opcja. Tak. A połączenie właśnie z serem pleśniowym i konfiturą, proszę bardzo, dodaj, co to za konfitura. Konfitura moich rodziców oczywiście, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo jest najlepsza i najzdrowsza i zawsze, kiedy macie taką okazję, żeby własną konfiturę nałożyć na tego typu przekąskę, to jest plus 10 do witamin i do po prostu tego faktu, że jecie coś zdrowego, a nie kupionego z ilością po prostu tylu, taką cukru. Dokładnie. Bo tutaj jego nie ma, więc to jest na pewno. Tak, ale właśnie z drugiej strony to, widzisz, miałam przyjść do słonego, to jest takie słono-słodkie, to wytrawne, ale wytrawne, zdecydowanie. No i słuchajcie, myślę, że tutaj no ja zdecydowanie powinnam Wam polecić właśnie tę konkretną przekąskę, czyli pomidorki, słuchajcie, pomidorki, kto wie, ten wie, pomidorki koktajlowe, ale do nich już się przekonałam, są faktycznie też fajną opcją po prostu do zagryzania w trakcie tych innych zabaw, może tak nazwijmy, nie później. Ale faktycznie pomidorki się sprawdzają rewelacyjnie, bo jednak większość ludzi na świecie nie są takie jak ja i pomidory lubią. Tak, i ostatnią chyba przekąską, którą na przebitkach zobaczycie i o którą jakby ja długo walczyłam, żeby się przekonać do tego, żeby w ogóle takie coś robić. Myślałam, że to jest zbyt proste, ale okazało się, że jest naprawdę fajne. Czyli klasyczny pasek tortilli, czy tortilli, jak to się powinno chyba wymawiać. W nim plastry sera i zwykłej szynki zawijamy, zapiekamy na grillu na przykład elektrycznym albo w domu czy na patelni, a później kroimy na takie po prostu malutkie, jak to nazwać, rolsy? No, tak bym powiedziała. Coś takiego i one nie potrzebują sobie tak naprawdę dodatkowego sosu, bo już sam ser, który jest roztopiony, jest czymś takim płynnym, bo na ciepło oczywiście zawsze lepiej, ale na chłodno też się daje, można to odgrzać, więc jest rewelacyjny. Takim malutką przekąską, do której pomidorek pasuje. Jak macie chyba jakiś sos, to spoko, ja po prostu uznałam, że w upał raczej unikamy, nie? Jakichś takich majonezowo-śmietanowych rzeczy, do tego by to pasowało, bo kiedyś zima to... Takie upał, ale w taki upał też takie rzeczy po prostu są niepraktyczne. Dokładnie, nie ma sensu, tak samo na pikniku nie ma sensu się tym babrać. Dokładnie. Jak najprostsze formy i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra przekąska, bardzo smaczna, która w większej wersji dla mnie jest też takim ala obiadem albo drugim śniadaniem. Mhm. Więc w połączeniu z tym wszystkim mam wrażenie, że naprawdę wyszła nam całkiem fajna imprezka. Jak widzicie, baza, że tak powiem, mojego balkonu jest dość stonowana, bo nie mam tam tylu kolorów na przykład, co umarł, ale dlatego te potrawy dodały na pewno jakiegoś takiego fajnego klimatu. No ale właśnie, o klimacie mowa. Dokładnie. Tutaj, szczególnie jeżeli impreza ma się przedłużyć, no to lampki, czy tea lighty, czy cotton ballsy. Coś, co sprawi, że właśnie nastrój się zrobi taki, powiedziałabym, bardziej romantyczny, cozy, ale faktycznie wykorzystujcie to, bo no dzięki temu po prostu no jest przyjemniej i autentycznie siedzi się tam zdecydowanie dłużej, chce się tam siedzieć i taka jest prawda, że możecie też zakupić cotton ballsy, które są na baterię, akurat mam te takie do kontaktu, ale możecie też kupić takie na baterię i faktycznie, jeżeli robicie jakąś super przestrzeń właśnie w parku, czy po prostu gdzieś w przestrzeni miejskiej, no to taki, to jest też fajny tip i w ogóle myślę, że te wszystkie nasze przekąski, tak jak teraz sobie myślę, to jest szczególnie bym chyba polecała właśnie na jakieś wieczory panieńskie, na baby shower. Tak. To są takie fajne smaczki, bardzo proste. Ja wiem, że te rzeczy, o których mówimy, może wydają się proste, urodziny dla dzieci, że to mogą się wydać takie proste. Ale tak. Czasem warto sobie właśnie o takich prostych rozwiązaniach przypomnieć. Tak, ja też mam takie wrażenie, że światło robi najlepszy klimat i też potrafi stworzyć ładną przestrzeń, bo nie każdy
ma ładny balkon, nie każdy ma ładną przestrzeń dookoła domu. Nie oszukujmy się, nie wszyscy chcą w to inwestować. Ja przez długi czas miałam naprawdę brzydki balkon, ale miałam takie wrażenie, że nawet jak był brzydki i nie inwestowałam w niego za bardzo, to tam właśnie wystarczyło parę świeczek, jakieś właśnie te cotton ballsy, dosłownie położenie dwóch poduszek i naprawdę robi się klimat. Nie trzeba wydawać miliona monet na to, żeby nagle przerabiać całe pomieszczenie, czy tworzyć niesamowitą przestrzeń, bo światło robi robotę. I to już Joanna Krupa mówiła. Dziewczyny, pamiętajcie, światło musi być od dołu. Hypnotizing. I czas na nasze pomysły na to, jak ten czas urozmaicić, jeżeli znudziły Wam się rozmowy ze znajomymi. I wszystko zjedliście. A tak serio, to ja Wam powiem w sumie o jednej, no grze, tak można powiedzieć, ale takiej, która sprawdza się wśród mojego towarzystwa. W Twoim towarzystwie? W moim towarzystwie, bo ja tak idę w ten język polski. Która sprawdza się u nas najlepiej, zarówno w sumie też w rodzinie, no po prostu gdzieś tam hazard w mojej krwi płynie. I uwielbiam pokera i właśnie dostałam w prezencie cały taki taką walizeczkę, zestaw z monetami, więc no wchodzi tam również kasa, money money, ale money, słuchajcie, z takim jedzeniem, ze światełkami i z tym pokerem można po prostu przesiadywać godzinami, bo chce się w to grać. I pamiętajcie, że właśnie, że w ogóle karty. To jest coś takiego, super, też o czym zapominamy, ale to jest nie tylko poker, ale te wszystkie, wiecie, Makao, tysiące, remiki i inne tego typu. Wojna. Wojna z moim bratem. Zawsze mnie oszukiwał, przegrywałam, Maciek, nigdy Ci tego nie zapomnę. Naprawdę. Widzicie? Ale faktycznie karty warto sobie przypomnieć, czy kości, o teraz też, to też taka gra u mnie mocno rodzinna. Tak, też kości graliśmy. Tak, że to są takie gry, o których się może zapomina, które teraz podejrzewam kosztują grosze. A teraz wszyscy, wiesz, tu grają. No tak, a warto czasem wrócić do takiego jak to Unplugged i pobawić się po prostu jak w starych dobrych. Tak, oczywiście. Ja osobiście jestem też dużą fanką kart, ale też bardzo lubię planszówki i gry. Ale myślę, że jako tako planszówki na takiej przestrzeni mogłyby nie zdać, wiesz, egzaminu. No dokładnie, bo jednak ta przestrzeń jest taka, wiecie, płynna, jakbym powiedziała. Tutaj trawa, tutaj coś tam, tutaj ogień gdzieś tam się pali, lepiej nie ryzykować. Ale mam taką grę, która się nazywa Mączkin, która jest rewelacyjna i chciałam Wam osobiście ją polecić. Kiedyś dostałam ją na urodziny mojego męża w tam składzie z różnymi innymi grami, po to, żebyśmy mogli po prostu częściej spędzać czas ze znajomymi. To był w ogóle super motyw. I myślę, że też jeżeli organizujecie komuś urodziny w taki sposób, to możecie właśnie taki pakiet gier sprezentować, bo to jest jednocześnie sprezentowanie komuś, spędzenie czasu ze sobą czy z innymi osobami. Mączkin to jest gra, która jest dla paru osób, gra jakby taka bardziej taktyczna, zadaniowa, ale jest niesamowicie opisana, niesamowicie jest prosta, ale też bardzo wkręca w rywalizację, a taką zdrową. Chyba, że macie osoby, które bardzo Cię denerwują rywalizacją, to lepiej, nie? I ja jeszcze osobiście polecam oczywiście wszystko, co związane z muzyką, ale taką na żywo, czyli gitara. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które grają, ja mam to szczęście, że mój mąż gra na gitarze, chociaż duch się boi gitary. Przysięgam, ten pies jest dziwny. Czy blacha się boi gitary? Nie wiem, nigdy nie słyszałam. Musimy spróbować. Może być też strachliwa, może być. Bo duch od razu ucieka. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jeżeli macie kogoś takiego, to oczywiście gra na gitarze. To jest taki klimat, który od razu tworzy coś ale ognisko, nie? Trochę tak. Na balkonie stworzy sobie klimat ogniskowy. Cholera jasna. Można? Można. Ja gitarę mam w domu, sama staram się raz na jakiś czas spróbować, ale ciężko mi to wychodzi. Mam wrażenie, że jestem po prostu głucha. Ale na szczęście mój mąż gra, więc to na imprezach on uzupełnia te braki w moich umiejętnościach. I jest taka gra, nie wiem czy ją znacie, ja bym chciała Karolina mówić, żeby zagrała ze mną. To jest gra, która nazywa się Czółko. A, no to z tym... Ale w telefonie ją macie. Że jesteś kimś i musisz zgadywać. Ale ja Czółko na mruczenie, na piosenkę. To przysięgam na każdej imprezie. Moi znajomi, którzy oglądają, pozdrawiam serdecznie. To naprawdę, przychodzi taki moment, ale imprezy, że gramy to za każdym razem. To jest po prostu, znaczy masz tam różne inne opcje, że masz jakiś konkretny aktor i tam mówisz tak, nie? Ale my mamy te wersje, gdzie pojawia się tytuł piosenki, wykonawca i musisz to zanucić bez używania słów i ta osoba musi zgadnąć. To jest po prostu taka petarda. Wszyscy fałszują, wszyscy i pod koniec to jest tak, że już bez śpiewania słowa mruczą, ja to robię. Ale to jest w ogóle super motyw na film. No jest!
Mogłybyśmy to zrobić. Challenge. Chociaż czasami jest tak, że niektóre piosenki po prostu ja ich nie znam i mówię dalej, ale niektóre są takie oldschoolowe, jakaś Doda, nie? Na przykład jakiś tam, no nie wiem, po prostu jest taki śmiech. Więc jeżeli lubicie tego typu rozrywkę, to ja polecam bardzo. Jedyna rzecz, którą w telefonie polecam, bo jest naprawdę świetna. O mnie się nie będę z tobie rady. To jest, no. Dobra. Jedyjmy zabędy. Zabędy. Ta. Może coś to takiego jest, nie wiem. Polskie? Nie wiem, Karolinka. Powinno wiedzieć. No. A, biedny. O Jezu, jaki przypał! Na 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 I to już wszystko. Mamy nadzieję, że może w jakiś sposób faktycznie udało nam się Was zainspirować do tego, żeby właśnie zjeść w inny sposób niż tradycyjny, albo żeby po prostu zorganizować jakąś fajną posiadówkę czy imprezkę i żeby właśnie urozmaicić to przekąskami, klimatem i jakimiś zabawami. Zróbmy kiedyś spotkanie markowej ekipy w takim klimacie. Marzyło nam się to, żeby zrobić spotkanie w parku i właśnie w taki sposób. Co Wy na to? Bardzo, bardzo nam się to marzyło. Wpisujcie miasta. Wpisujcie miasta. Serio, wpisujcie miasta. Zobaczymy, gdzie by to miało się odbyć najprędzej. Bo oczywiście my pewnie no pierwszy rzut byśmy rzuciły nasz Wrocław naturalnie. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś inne propozycje, to dajcie koniecznie. Może nam się uda, jeśli nie w tym roku, to na pewno. Tak, po prostu minika musi trochę podrosnąć, żeby duża K mogła się wyrwać na spokojnie. Nie przedłużamy, tyle. Do zobaczenia na naszym Instagramie. Pamiętajcie o subskrypcji. Ta-da! Y todas las